Witam Państwa w Krakowie, w Domu Smater, na drugiej konferencji programowej Nie ma ludzi niepotrzebnych. Zapraszamy do referatu Panią Profesor Annę Raźnę. Żeby podjąć problemy dotyczące cywilizacyjnych aspektów naszej współczesności, zaznaczę polskiej współczesności, polskich Polaków, trzeba oczywiście przypomnieć sobie, czym jest cywilizacja, kultura, że czasem one są zamiennie używane. Nie będę tu powtarzała teorii, bo właśnie nie chciałabym robić wykładu akademickiego, ale trzeba zdać sobie sprawę z tego, że określamy na gruncie zarówno historii, historii kultury, historii religii, szeregu innych dyscyplin naukowych, naszą przynależność cywilizacyjną jako tę, która jest zdeterminowana przez przyjęcie chrztu i przyjęcie go właśnie w tym źródle, które później okazało się takim centrum dla katolicyzmu, czyli cywilizacja zachodnia, cywilizacja określana przez większość teoretyków cywilizacji łacińska. I to oczywiście Felix Konieczny i szereg innych, jego uczniów i następców to podkreślają. A więc jesteśmy zanurzeni od wieków w cywilizacji łacińskiej. Cóż się dzieje w tej cywilizacji łacińskiej takiego istotnego? Właśnie tutaj przedmówca mój zwrócił uwagę na rolę przedmurza. A więc oczywiście cywilizacja łacińska, jak pamiętamy choćby definicje takie podstawowe Konecznego, ona jednak wskazuje na pewne wartości. Te wartości są, no, powiedziałabym, już dobrem całej ludzkości, ale jednak wygenerowane przez chrześcijaństwo. Niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, jednak zgodzić się musimy, że są to wartości na tyle uniwersalne, że mogą być i były respektowane przez ludzi innych wyznań, no i nade wszystko oczywiście przez chrześcijan wszystkich konfesji, a nawet niektóre sekty także je podejmują. A więc wartości, jeśli mówimy o cywilizacji, musimy mówić o wartościach. Wartości chrześcijańskie, ja bym tylko jeszcze tu dała taki odnośnik, kto chciałby zgłębić, prawda, przypomnieć sobie całą tę definicję wartości chrześcijańskich, a one znakomicie zostały ujęte przez, to jest to ostatnie, powiedziałabym, słowo na temat wartości chrześcijańskich Ojca Świętego Benedykta XVI, który mówi o tym, że ich uniwersalizm polega na tym, że one są właśnie akceptowane i pokazano, dzieje ludzkości pokazały, że one są akceptowane i mogą być w każdej szerokości, w każdej kulturze jako te, które dają szansę rozwoju wewnętrznego każdemu. Każdemu z nas, kto jest osobą. I oczywiście tu chodzi o to, o czym mówi personalizm chrześcijański, a więc człowiek jest osobą, jest ukierunkowany na wolność, jest ukierunkowany na dobro wspólne. I jeszcze tutaj przypomnę księdza profesora Krąbca, który wiele razy podkreślał, że wartości chrześcijańskie stały się podstawą deklaracji praw człowieka. Nie było takiej cywilizacji, i nie było takich wartości, która mogłaby dać podstawę ukształtowania tego dekalogu, tych świeckich praw, praw człowieka, bo ona, ta cała lista tych praw podstawowych, ona się odwołuje właśnie do tego, co dla wartości chrześcijańskiej jest najważniejsze. Człowiek jest osobą. Człowiek ma swą godność. Żadna inna religia nie sformułowała swoich wartości właśnie tak. A więc to są te truizmy, ja je przypomniałam, ponieważ w czasach obecnych, gdy chcemy rozmawiać i prowadzić dialog z ludźmi różnych wyznań, zarówno w obrębie państwa polskiego, na gruncie Unii Europejskiej, jak i także poza nią, musimy mieć jakiś fundament. Trudno się odwoływać do tego, co jest przemijalne, trudno się odwoływać do tego, co jest względne, relatywne, a więc na przykład do cen ropy i gazu, czy też do pewnych układów politycznych, które czasem bardzo szybko mijają i przechodzą. I teraz przypomnijmy sobie jeszcze, była tu mowa o przedmurzu chrześcijaństwa. Rzeczywiście Polska dawała dowody tego, że jest owym przedmurzem przed innowiercami, zwłaszcza przed innowiercami,
I tutaj myślę o takim najbardziej spektakularnym, niewykorzystanym, jak mówią historycy, świadectwie tego, iż byliśmy owym przedmurzem, to jest Wiktoria Wiedeńska, Jan III Sobieski, pochowany na Wawelu, gdzie miejsce znaleźli także ci, którzy chrześcijańską Europę pogrzebali. Czy też chcieli, może półświadomie, ale chcieli innego kierunku jej rozwoju, mam na myśli traktat lizboński i to, że stał się on zaprzeczeniem edyktu mediolańskiego, przedmurze chrześcijaństwa. I teraz jeszcze, czyli wartości mamy na myśli, wartości. Teraz Europa, może nie obecnie, może nie sama Polska, stoi przed wielkim zagrożeniem islamu nade wszystko i musimy sobie zdać z tego sprawę. Po co jesteśmy w Europie, czy rzeczywiście jesteśmy przed murzem, jakie wartości mamy popierać, czy te, które są obce cywilizacji łacińskiej, czy nie zboczyliśmy z drogi i to bardzo poważnie. Ja przypomnę jeszcze o tych zagrożeniach, które gdy od siebie zostawimy już w przeszłości, ale jej symboliczne znaczenie nosimy w pamięci, nosimy w sercu, to przypomnę jeszcze zagrożenia dla tej cywilizacji, w której jesteśmy zanurzeni, uważamy, że nadal jesteśmy zanurzeni. Niektórzy aczkolwiek odeszli od tego zanurzenia, to jeszcze się przed wyborami w różnych kampaniach powołują i chętnie fotografują w kontekście tych symboli, które znaczą właśnie naszą tę chrześcijańską, łacińską przeszłość. Przypomnijmy, wyszliśmy zwycięsko z zagrożeń cywilizacyjnych w XX wieku. One były bardzo zastanawiające, zaskakujące w tym, co głosiła ideologia socjalizmu narodowego niemieckiego, ideologia komunizmu. Wyszliśmy. Przypomnę tutaj właśnie rolę Kościoła katolickiego, gdy idzie o to ostatnie zagrożenie. Ani jedno, ani drugie, nie jednak tej duszy, o którą się tak troszczono. Przypomnę tu oczywiście Feliksa Konecznego, przypomnę tutaj takich znakomitych filozofów jak Matian Ciechowski, który się obawiał w szczególności wpływu bolszewizmu, jak mówił w jednej z broszur, na duszę polską. Wyszliśmy dzięki sile Kościoła katolickiego, dzięki sile tradycji. Wyszliśmy. 89 rok, prawda, stanowi tutaj dowód na to, że wychodziliśmy z podniesionym czołem, aczkolwiek nie powiem, że przy okrągłym stole. Tego nigdy nie powiem, ponieważ właśnie przy okrągłym stole elity polskie skierowały nas w stronę nowego zagrożenia. Jeszcze nie rozeznanego do końca, nie odczytanego do końca, ale myślę, że wszyscy tu obecni pamiętają. Idzie mi tutaj nie o to, że dokonano, prawda, tej ugody między komunistami i tak zwaną stroną społeczną, która społeczeństwa w sumie nie reprezentowała. Umówili się między sobą ludzie KOR-u, którzy opanowali Solidarność, że oni reprezentują społeczeństwo. Nie mieli takiej legitymacji, nikt ich nie wybierał, no ale umówili się między sobą i skutki polityczne znamy, skutki ekonomiczne znamy, to są reformy Balcerowicza. Przypomnijmy kierunek, skąd przyszedł właśnie ten program Balcerowicza. Nie jest on programem narzuconym przez Moskwę, nie jest on opracowany w Moskwie, Soros, Zaks i o tych kwestiach ci, którzy lepiej się na tym znają, będą tutaj mówić. Mamy tego świadomość, ale nie mamy pełnej świadomości jeszcze, nie mówię o obecnych, mówmy o społeczeństwie polskim, że dokonała się również zmiana cywilizacyjna. Bo ci, którzy jednak tej ugody przy okrągłym stole dokonali, oni reprezentowali oczywiście pewien układ światowy. KOR reprezentował Zachód,
czyli konkretnie supermocarstwo Amerykę, natomiast komuniści, no jeszcze istniejący Związek Radziecki, który się wkrótce rozpadnie i będzie mieć do czynienia z zupełnie inną rzeczywistością, zarówno na tym, nie powiem po bojowisku, ale na tym byłym obszarze Związku Radzieckiego. Natomiast supermocarstwo pozostanie i będzie miało roszczenia jeszcze większe. Proszę Państwa, kto uzyskał poparcie, ja nie jestem specjalistą od służb specjalnych, ale musimy też mieć tego świadomość, kto uzyskał poparcie przy okrągłym stole tych właśnie, którzy reprezentowali Biały Dom, czy też jednocześnie tych, którzy w sposób ukryty, niejawny działają poprzez Biały Dom. Jeśli ktoś z nas w tym momencie sobie przypomni książkę Imperium, to wie, o co chodzi. Ameryka zgodziła się reprezentować ten układ, który jest światowy, który jest niejawny i który, że tak powiem, z oblicza i twarzy nam nie jest znany. Więc będziemy mówić umownie o Ameryce, prawda? Tylko umownie. Przecież to nie przeciętny Amerykanin tutaj nas w te tarapaty cywilizacyjne wprowadził. A więc te zobowiązania, one są, jeśli myślę tak, właśnie przypominam sobie jakieś historie ludzi, biografii tego typu, one są, nazwę, niedozgonne. Dlatego ta opcja, że może PO, czy może PiS, albo może ktoś inny jeszcze, to nie jest opcja, to nie jest alternatywa żadna. Dlatego, że ta strona, która w postsolidarnościowym układzie uzyskała poparcie, wówczas oczywiście, prawda, ono to wynikało z układu między Reaganem a Gorbaczowem, to był, ja bym nawet powiedziała, że to był pewien rodzaj takiego eksperymentu, który później będzie na szeroką skalę stosowany przez, nazwijmy to umownie, Amerykę, prawda, która się zgodziła taką rolę odgrywać, takiego imperium światowego, a przecież to naprawdę nie o nią idzie. To zobaczymy, że w zasadzie można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że okrągły stół był swego rodzaju taką pierwszą kolorową rewolucją na tym obszarze wpływów radzieckich. Można byłoby zaryzykować. Dlaczego? Dlatego, że wraz z reformami Balcerowicza my wchodzimy na nowe pole cywilizacyjne. Nam wmówiono, ja należę do tego pokolenia, które pamięta te słowa, że Związek Radziecki to jest imperium zła. I myślenie wielu pokoleń Polaków od wybuchu I wojny światowej, od agresji 17 września, ono zostało przez to właśnie ten paradygmat, tu mamy imperium zła, tam mamy imperium dobra, zdominowane. Mało tego, bardzo trudno się z ludziom wyrwać z tego paradygmatu myślenia, imperium zła, imperium dobra. I przy okrągłym stole oczywiście Polacy nieświadomi tego, jakimi wartościami kieruje się owo imperium, czyli Stany Zjednoczone i podległe mu różne podmioty polityczne na arenie światowej, nade wszystko Unia Europejska, jakie ma cele i jakie wartości zaczynają dominować. Nam się wydawało Polakom, mówię o przeciętnym Polaku, że rzeczywiście wchodzimy do imperium dobra, czyli wchodzimy na pole wartości, na pole wartości, nie cen, nie wzrostu gospodarczego, tylko na pole wartości. I oczywiście, że ja sobie zdaję z tego sprawę, że wszystko to jest bardzo ważne, gospodarka, dochód narodowy, ale pamiętajmy, że o tym, czy za 100 lat Polska będzie istniała jako naród, to, bo nie mieliśmy państwa, jako naród istnieliśmy, to o tym będą decydowały trzy może podstawowe kwestie. Na pewno naród jako, prawda, ta żywa substancja, nazwę ją biologiczna, ale oczywiście jako wspólnota duchowa. I czy za 100 lat będzie to naród 30-milionowy, czy 50-milionowy, o tym będą decydowały wartości w pierwszym rzędzie, czy będzie wola utrzymania tego narodu. Jeśli zdecydują wyłącznie czynniki ekonomiczne, które powinny być bardzo ważne, ale jako wartości instrumentalne, które owemu narodowi naszemu polskiemu
mają służyć, a nie na odwrót, że się likwiduje liczbę ludności, aby osiągnąć coś tam, prawda, te wirtualne wartości na papierze, abyśmy się stali wyspą zieloną. Czyli wszystko jest ważne, ale każda wartość w systemie wartości, jak powiedział Max Scheler, ma swoje miejsce. My mówimy w tym momencie o tym, które są nadrzędne, ale one same oczywiście nie mogą tutaj nam zapewnić istnienia bezpieczeństwa, czyli wartości materialne, gospodarka i z nią związane wszystkie inne, one oczywiście są także ważne, ale w tym zespoleniu, prawda? Bo jeśli wartości ekonomiczne nie służą narodowi, ale służą komuś innemu, no to wtedy jest tragedia. I tutaj niestety, ale mamy do czynienia już od 1989 roku z zafałszowaniem obrazu Zachodu, z zafałszowaniem tego, że na polu aksjologicznym Zachód odchodzi w stopniu bardzo poważnym, 1989 rok, od tych wartości, które my uznajemy za uniwersalne i na których się ukształtowała cywilizacja łacińska. To był hurra optymizm budowany oczywiście na propagandzie. To była propaganda sukcesu. Mamy okrągły stół, na szczęście nie ma tego, co w Rumunii, nie ma rozlewu krwi, etc. Prawda? I wchodzimy oczywiście do Imperium Dobra. I teraz próba przywrócenia tej wiedzy, która już jest dla nas historyczną wiedzą, jest sprawą fundamentalną, bo musimy zacząć mówić głośno, że zaczęliśmy wchodzić w obszar cywilizacji, która nie jest już łacińską cywilizacją. I to są aspekty szalenie ważne naszej współczesności. Nie jest cywilizacją łacińską, bo odeszła od tych wartości, które są jej fundamentem, a te wartości wygenerowało chrześcijaństwo. Mało tego, mamy przecież jawne, że tak powiem, przestępstwa wobec cywilizacji łacińskiej. Niestety Polska, która miała być przedmurzem chrześcijaństwa, myślę, że taka była nadzieja również Jana Pawła II, ona absolutnie zrezygnowała, mało tego, porzuciła tę rolę, tę funkcję, bo wystąpiła przeciwko edyktowi mediolańskiemu. Ja tę kwestię ujmuję następująco. Jeśli w 313 roku wielki cesarz Konstanty nawrócony stawia krzyż w Rzymie i mówi, że dzięki temu krzyżowi zwyciężył, i jeśli w edykcie mediolańskim wielokrotnie wymieniane słowo chrześcijanie i chrześcijaństwo rzeczywiście zostały uznane jako równoprawne z innymi wyznaniami, w tym z pogańskimi, jeżeli zadbał edykt mediolański o to, aby również w sposób materialny wspólnoty chrześcijańskie mogły dalej funkcjonować, to, do czego doszło 1700 lat później, to znaczy z pewnym wyprzedzeniem, bo wiemy, kiedy Polska traktat lizboński ratyfikowała, kiedy podpisał Lech Kaczyński. To jest to przekreślenie traktatu lizbońskiego. Pan Romuald Starosielec mówił o profesorze Andrzeju Nowaku. Jest pytanie o to przedmurze cały czas aktualne. Polska nie chce być przedmurzem z woli polityków nie tylko lewej opcji, uczestników Okrągłego Stołu, ale również tych, którzy nas świadomie wprowadzili w zmieniającą się cywilizację Zachodu i usiłują nam wmawiać, że to jest Imperium Dobra. To nie jest Imperium Dobra na płaszczyźnie aksjologicznej na pewno. Natomiast na innych płaszczyznach tu Państwo będziecie o tym mówić. I jeszcze właśnie ta kwestia, co mamy czynić? Oczywiście można żyć poza traktatem lizbońskim, ale jakże trudne, jeśli jesteśmy, bądźmy realistami, jeśli jesteśmy uczestnikami tego zbiorowego podmiotu, który się nazywa Unia Europejska, to obowiązkiem tych, którzy szli do parlamentu na wielką kadencję i na te sute zapłaty za to, że będą tam jakieś głosowania podejmować, było, jeśli uważali się za reprezentację katolicką, było powiedzieć, jaki jest ich stosunek do traktatu lizbońskiego. Ani media katolickie, ani ci, którzy są przez owe media propagowani, popularyzowani, w ogóle tematu nie podnieśli. Czyli to będzie taka szarpanina.
trzeba mieć jasną wizję. My teraz musimy tę wizję też wziąć pod uwagę. Co my mamy zrobić, dopóki jesteśmy w Unii Europejskiej? Czy opuścić ręce, czy też się z kimś jednoczyć, kto pomoże odrzucić albo zmienić traktat lizboński. Nie ma bowiem, nie wiem, jeśli tu są prawnicy, to proszę mnie upewnić w tym, nie ma bowiem obrony praw chrześcijan, katolików, bo w większości Polacy są katolikami, na gruncie traktatu lizbońskiego. Ponieważ ani razu traktat lizboński nie mówi o wyznaniach, o wyznawcach chrześcijaństwa. Ani razu. Mówi natomiast o mniejszościach seksualnych. I to wszystko, co nam wmawiano, że mamy tam jakąś, prawda, dodatkową, że mamy aneks, że mamy coś tam jeszcze. Polska, podpisując ów aneks, nie zastrzegła sobie, czyli ci, którzy wówczas rządzili Polską, o co chodzi w tym aneksie. Nawet nie domagano się, aby zachować definicję małżeństwa jako małżeństwa kobiety i mężczyzny. To jest ogólnie tylko wyrażone jakieś pragnienie, że zgodnie z naszą tradycją. I to są kruczki prawne, na których ci, którzy nas zanurzają w tym momencie w cywilizacji całkowicie innej. Ja ją nazwę, może państwo się zdenerwujecie, ale nazwę ją jednak tak, jak to często robią Rosjanie. To jest cywilizacja atlantyzmu. Atlantyzmu. Ona wszystkie wartości narodowe niszczy, bo to jest cywilizacja globalizmu w stylu owego imperium, które zdecydowała się Ameryka firmować. To jest cywilizacja, która występuje przeciwko wszystkim tradycjom i kulturom, bo ona jest globalna. Ona występuje przeciwko wszystkim państwom narodowym, bo globalizm granice narodów przecież unieważnia. A więc możemy roboczo nazwać ją cywilizacją atlantycką. Wolałabym, żebyśmy samodzielnie usiłowali określić tę cywilizację. Ona oczywiście ma swoje atrybuty, ona ma swoje bardzo ważne, ona jest ateistyczna, ale z ateizmu robi się religię. Z ateizmu robi się religię. Ona oczywiście propaguje zupełnie inną filozofię człowieka. W tym momencie ta cywilizacja atlantyzmu jest rzeczywiście zdecydowanie genderowa i posiedzenie, jakie odbył Joe Biden w lipcu tego roku z organizacjami mniejszości, broniącymi mniejszości seksualnych w siedzibie Białego Domu, wyraźnie nam mówią, z jakim niebezpieczeństwem mamy do czynienia. Uważamy się, mówi Biden, za zdolnych do tego, aby całemu światu narzucić. I on wyraźnie mówi, nie będziemy się liczyć z żadną tradycją, z żadną cywilizacją, bo prawa mniejszości seksualne muszą być przyjęte na każdym gruncie. I to jest dla nas dogmat, to jest opcja Białego Domu z ostatnich miesięcy. Czyli tutaj ta próba przymykania oka, próba jakiegoś lekceważenia tego niebezpieczeństwa, ona jest po prostu jest infantylna. Ci, którzy mówią, no tak, ale przecież Ameryka, nie patrzmy na to, czy ona popiera, czy nie, bo Ameryka daje nam bezpieczeństwo militarne. Proszę państwa, tu zostawiam nawias, bo nie chciałabym w tym momencie o tym mówić, prawda? Ja jako Polka przeciwnie czuję się zagrożona przez obecność, każdy tu ma inne może zdanie, przez obecność baz amerykańskich w Polsce, bo oczywiście przy tym kształtowaniu się szybkim na naszych oczach nowego układu światowego stajemy się tylko mięsem armatnim i oczywiście polem starcia. A więc jesteśmy zanurzeni w cywilizacji, którą umownie tu nazwiemy atlantycką. Ona jest absolutnie wroga, zupełnie biegunowo przeciwna cywilizacji łacińskiej i tego doświadczamy. Tego doświadczamy, z przykrością stwierdzamy, że ci, którzy powiedzmy jeszcze dla pokolenia AK-owców, czy tych, którzy czekali, że Imperium Dobra nas przyjmie, prawda, czyli właśnie owe Stany Zjednoczone, z jaką wielką przykrością słuchają tych oświadczeń, czy to Joe Bidena, czy samego Baracka Obamy, który jakże cieszył się bardzo, że w kolejnym stanie Stanów Zjednoczonych, prawda, wreszcie mogą
homoseksualiści zawierać związki małżeńskie, etc., etc. Nie będę tutaj zniszczenia moralnego Stanów Zjednoczonych przedstawiała, bo my mamy swoje problemy. Niemniej tutaj jeszcze uświadomić bym chciała Państwu pewien bardzo ważny element naszej rzeczywistości. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ja świadomie nazywam tę cywilizację atlantycką, bo pamiętamy, jak się bardzo upowszechniła ta opcja poprzez kluby transatlantyckie, pan Piotr Naimski, Macierewicz i politycy wszystkich tak zwanych właśnie tych okrągłostołowych, tych solidarnościowych opcji, prawda, jak przygotowywali nas do wejścia do NATO. Jaką rolę te kluby transatlantyckie odegrały? Przypatrzmy się teraz ludziom, którzy są w polityce, którzy te kluby zakładali. Nie możemy na to przymykać oka. Kogo oni tu reprezentują? Ja tylko właśnie patrzę ze zdumieniem, jak pan Macierewicz, czy Piotr Naimski, czy paru jeszcze innych tego typu właśnie zwolenników klubów transatlantyckich, jak potrafią łączyć rzekome przywiązanie do cywilizacji łacińskiej, a jednocześnie działać na rzecz światowego imperium i tej cywilizacji atlantyckiej. To jest groźne, bo mamy do czynienia z wykorzystywaniem symboli religijnych, symboli także narodowych, symboli patriotycznych do zupełnie innych celów i do umocnienia na naszym gruncie cywilizacji, która jest nam całkowicie obca. Pod tym kątem spojrzałabym również nie tylko na traktat lizboński, który został przez Polskę podpisany, ratyfikowany. Myślę, że gdyby ta partia, która zmusiła ówczesnego prezydenta, chciała zachować oblicze, to nic prostszego, przechodzi się z hukiem do historii i wtedy rzeczywiście można spokojnie myśleć o tym, leży na Wawelu obok Sobieskiego, prawda? Można było nie podpisywać, nawet abdykować, ustąpić, prawda? Ja tu myślę o takim kulturowym, cywilizacyjnym ujęciu, o pewnych gestach symbolicznych. Zobaczmy jeszcze, co się stało jeszcze, jak PiS i oczywiście nie tylko PiS, ale także PO, jak zablokował wpis ochrony życia poczętego do Konstytucji w 2007 roku. A co im szkodziło? Przecież mogli zagłosować, a nie wychodzić z sali, między innymi Jarosław Kaczyński, prawda? Ilu posłów PiS-u wtedy zablokowało? Proszę Państwa, to są zobowiązania bardzo, bardzo ważne. Więc wcześniej mamy świadectwo tego, jak na rzecz atlantyzmu się działa w Polsce. Później mamy traktat lizboński, no a teraz mamy, i już kończę, a teraz mamy taki niestety etap, który jest dla nas bardzo trudny, bo bardzo trudno w świetle tego, że się głosi, że Ukraina jest przedmurzem chrześcijaństwa, bardzo trudno jest rozeznać owe wartości. Ale myślę, że tak, odpowiedź panu profesorowi Nowakowi musiała być tak, tak, Ukraina, ale wcześniej cerkiew grekokatolicka musi uznać swą winę w ukształtowaniu faszystowskiego banderyzmu, musi uznać swą winę. Przecież teologia wyzwolenia została odpowiednio przez Watykan i encykliki potraktowana, prawda? A to było coś więcej niż teologia wyzwolenia. I nie mamy tutaj ani wyznania winy, ani jakiegoś dialogu. Więc jakże mówić o przedmurzu chrześcijaństwa, skoro cerkiew grekokatolicka, a także niektórzy katoliccy księża, ja już nie mówię o prawosławiu i o cerkwi prawosławnej ukraińskiej, bo tam mamy różne cerkwie. Cerkiew prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego, cerkiew prawosławna Patriarchatu Ukraińskiego, mamy katolików, mamy grekokatolików. Wina cerkwi grekokatolickiej jest przeogromna. I myślę, że jest dużym nieporozumieniem uczonego czy naukowca, jakim jest pan Andrzej Nowak, wskazywanie jako na Ukrainę jako wzór. Dopóki się Ukraina nie oczyści z tego właśnie grzechu, mówmy językiem w tym przypadku religii, to jest niemożliwy nawet dialog. A co dopiero mówić o tym, że mamy cedować na nią tę funkcję, którą kiedyś
nasi przodkowie dla nas wywalczyli przed murze chrześcijaństwa w znaczeniu nade wszystko wartości. A więc proszę Państwa, ogromnie od tego trzeba zaczynać. Co przeciętny Polak wie o w ogóle o banderyzmie, o stratach i o ideologii, o stratach w narodzie polskim, innych mniejszościach narodowych, o ideologii. Kto sprawił, że ona uzyskała taki charakter? Właśnie tutaj wina grekokatolików jest przeogromna. Kto sprawił, że ona doszła do głosu ponownie? To jest coś niewyobrażalnego. Po II wojnie światowej tyle lat walczono z faszyzmem, socjalizmem narodowym, a tu mamy do czynienia z odrodzeniem w czystej postaci tej ideologii i z działaniami. I znowu cerkiew grekokatolicka się do tego przyczyniła. I szkolenie banderowców prawego sektora i błogosławieństwo im, i pojawianie się na Majdanie i zachęcanie do rewolucji na Majdanie i przez duchownych grekokatolickich to jest jednak coś szokującego, powiedziałabym. A więc oczywiście można łatwo obalić, są dowody, są filmy, są na YouTubie, także wiadomo, że nie możemy się odwoływać do propagandy polskiej. I teraz co? No, myśmy na ostatnim spotkaniu mówili sporo o Ukrainie. Żeby większa była dyskusja, dłuższa, to ja już kończę. Proszę Państwa, co przed nami? Ja próbowałam tutaj zwrócić uwagę na Rosję, która też pretenduje do przedmurza chrześcijaństwa. Polska zrezygnowała z tej roli. I myślę, że trzeba brać serio pod uwagę to, co się dzieje w Rosji. I nasz dialog z Ukrainą, która się musi oczyścić, nasz dialog z Ukrainą w sferze wartości, w sferze tego, co nazywamy cywilizacja łacińska, on musi obejmować w tym momencie Rosję. Myślę, że gdyby żył Felix Koneczny, gdyby stwierdzał, opierając się na faktach, nie na propagandzie Putina, na faktach, na danych, na badaniach, to by na pewno korygował swoją definicję cywilizacji bizantyńsko-turańskiej, do której zaliczył Rosję. Dlatego, że obecnie w Rosji większą rolę odgrywają wartości, które są chrześcijańskimi, a one są wspólne konfesji prawosławnej i katolickiej. Dogmaty nas różnią, szereg innych, ale nie wartości. Na pewno nas nie różni krzyż, który nas łączy, i Chrystus. I byłby pewnie, bo tego musimy dokonać. Rosja nie jest w tym momencie bizantyńsko-turańska. W wartościach ona jest chrześcijańska. Myślę oczywiście o tym, że do tych wartości się odwołuje przede wszystkim ustawodawstwo. Na przykład polityka prorodzinna. W tym momencie obawiam się, dla Rosji to dobrze, ale dla nas, że Rosja nas może wyprzedzić, jeśli chodzi o zapis konstytucyjnej obrony życia nienarodzonych, ponieważ w tym momencie Gosduma otrzymuje, wiadomość sprzed tygodnia, otrzymuje projekt nowelizacji Konstytucji Federacji Rosyjskiej właśnie pod kątem konstytucyjnego zapisu obrony życia poczętego od momentu właśnie tego pierwszego aż do naturalnej śmierci. I teraz zobaczmy. Jakiego pierwszego, przepraszam, bo... Znaczy od momentu poczęcia, prawda? Oczywiście, bo ja powiedziałam ochrona życia, prawda, poczętego chyba. I dlatego oczywiście od momentu poczęcia. Natalia Jakunina, która jest bardzo pod tym względem już zasłużoną, ja tutaj żona Miedwiediewa oczywiście, szereg innych bardzo takich, bardzo no, znaczących osób, ale nie tylko kobiet, również mężczyzn, one współpracują z cerkwią, one współpracują także z innymi wyznaniami. I tutaj zgoda tych wszystkich wyznań, również przedstawicieli judaizmu, ale także oczywiście islamu jest. I oni prawdopodobnie szybko to wprowadzą, aby się tak stało, bo ten ruch, który ma szansę zaistnienia w skali światowej, mianowicie ruch obrony rodziny tradycyjnej, był kongres
rodziny wielodzietnej we wrześniu, ja o tym pisałam na portalu Konserwatyzm, on ma takie aspiracje, aby stworzyć w skali światowej obronę tradycyjnej rodziny i tradycyjnego małżeństwa, aby wywierać nacisk na Organizację Narodów Zjednoczonych, aby stosowała 16 zapis Deklaracji Praw Człowieka i 16 tutaj musi być realizowany, to jest małżeństwa, nie mniejszości seksualne i już kończę. I tutaj jest dla nas dylemat, bo my politycznie nie jesteśmy gotowi do tego, aby wartości chrześcijańskich bronić z Rosją. Czy możemy z Ukrainą? Jest właśnie ten problem banderyzmu. Nie możemy podeptać pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i rzezi, które były dokonane w Galicji. To jest wschodnie, to jest nasz obowiązek patriotyczny. Natomiast gdzie jest owo centrum? Ja nie mówię, że Putin to jest nowy Konstantyn, ale być może są takie czasy, że trzeba szukać współpracy. Nie poddania się, ale współpracy z kimś, kto jest silny na arenie międzynarodowej, kto jest silnym podmiotem. A więc dialog z tym, kto jest w stanie powiedzieć nie. Putin powiedział nie. Putin powiedział nie mniejszościom seksualnym, genderyzmowi. Putin powiedział nie tym, którzy chcą rozwalić dzieci poprzez pornografię. Tam nie ma tego, co u nas. Proszę Państwa, być może ja nie twierdzę, że tak będzie, że za parę lat ci, którzy wyjdą ze szkół rosyjskich, to będą zupełnie inni Rosjanie. Tam jest tak ścisłe teraz przestrzeganie tego, czy coś jest demoralizujące, czy nie, że nawet jak byłam na Lunatyczce rok temu, to pokazali mi bilet na Lunatyczkę w Teatrze Wielkim i tam jest znaczek, kogo można wpuszczać. Jest tym znaczkiem, oni są ściśle rozliczani z tego. Są blokowanie programów, oni poszli w tym kierunku, czyli nas trochę wyprzedzili. Czy jest szansa, że nas nie wyprzedzą? Czy jest szansa, że my wrócimy do tej cywilizacyjnej roli? Myślę, że Rosja nam nie przeszkodzi, gdybyśmy z nią w tym zakresie współpracowali. Tymczasem wszystkie poprzez kryzys, wojnę na Ukrainie domową, wszystkie te relacje zostały zerwane. No jak się to dzieje, że instytucje, które bronią życia poczętego w Polsce, nie są w stanie pojechać do Moskwy we wrześniu i tam zabrać głosu? O czym to świadczy? O tym to świadczy, że są słabe. Przepraszam, jeśli kogokolwiek obrażę, bo myśmy tam powinni być. Bo byli przedstawiciele 45 krajów i mówili o tej rodzinie. Mało tego, rodzina wielodzietna jako program wręcz światowy. Dlaczego nas tam nie było? To znaczy, że nasze stowarzyszenia są na tyle zdominowane przez tę podległość Ameryce, atlantyzmowi Unii Europejskiej, że my swojej podmiotowości w tym zakresie nie jesteśmy w stanie zamanifestować, jesteśmy, bierzemy udział, współpracujemy, no bo z kim współpracować? Z Chinami? Bo niektórzy czekają, że będziemy graniczyć z Chinami. Proszę Państwa, to są pytania, które rzeczywiście są bardzo ważne. Jeśli przedłużyłam, a pewnie tak, nie patrzyłam na zegarek, to bardzo przepraszam, będzie dyskusja, to stanę do odpowiedzi.